Jestem niezmiernie dumny z tego, że w ciągu kilku najbliższych dni miasto Leszno, nasze rodzinne miasto, będzie stolicą sportu polonijnego, światowego i europejskiego. Że ta impreza będzie rozsławiona na cały świat. Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa w mieście Lesznie, w mieście króla Stanisława Leszczyńskiego, w mieście doktora Jana Johnstona, wybitnego XVII-wiecznego filozofa i lekarza. Życzę udanych mistrzostw. Dziękuję. Wielka radość, że tak wiele osób z całej Europy dziś przyjechało do Leszna, aby zmierzyć się w polonijnym turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Wspomnieliśmy o zasłużonym klubie Polonia 1912 Leszno. Tak, założony klub w czasie zaborów, kiedy Polska jeszcze nie istniała na mapach, był propagatorem wartości patriotycznych. Będą widzieć Polskę przez perspektywę kolebki naszego narodu, przez perspektywę Wielkopolski i przez perspektywę Leszna. Życzę Wam wspaniałego, owocnego pobytu. Niech ten turniej będzie dla Was wspaniałą sportową rywalizacją, patriotycznym przeżyciem, ale też okazją do nawiązania przyjaźni. Niech ten turniej spowoduje, że środowisko piłkarskie całej Europy, środowisko polonijne, piłkarskie całej Europy się zintegruje i będzie wymieniać się pozytywnymi doświadczeniami i pomysłami. Tego też oczekujemy. Kapitan drużyny Radosław Kaliński powita Państwa w języku niderlandzkim. Goedenavond Leszno! Trener Konrad Węgrowski powita Państwa po szwedzku. Goedenavond Leszno! Pierre super glad att vi kan vara en del av superturnamen här i Leszno. Lycka till allihopa och vi ses i final. Leszno, miasto ludzi światłych i nowoczesnych, w których swoje najlepsze lata spędzili pedagog Jan Amos Komeński, król Stanisław Leszczyński oraz lekarz Jan Johnston. Obchodzimy rok Jana Johnstona, wybitnego lekarza, pedagoga, podróżnika, który tworzył wielkie dzieła encyklopedyczne. Po raz kolejny nasze miasto będzie areną zmagań piłkarskich. Dziękuję Telewizji Polonia za to, że tę ceremonię mogą oglądać rodacy na całym świecie.
te parę dni zmagań sportowych niech będzie naszą wizytówką i życzę wszystkim wielu piłkarskich emocji oraz niezapomnianych wrażeń z pobytu w Polsce i naszym mieście Lesznie. Drugie Mistrzostwa Europy drużyn polonijnych w piłce nożnej uważam za otwarte.